liście idzie zjechać. Idziemy na sam dół. Jak tam, mamuś? Wszystko dobrze? Zobacz, jaka ta jaskinia jest ogromna. Szanowni Państwo, serdecznie witamy na Rosji. No, tam niżej, niżej. No, super. Ekstra. Super. Drodzy widzowie, znajdujemy się w bardzo urokliwym miejscu. Jest to jeziorko zielone, potocznie zwane jeziorkiem Daisy. Jest tutaj pewna legenda, którą zaraz wam opowiem. A znajdujemy się naprzeciwko pięknej baszty myśliwskiej. Księżna Daisy. Księżna Daisy, czyli ostatnia właścicielka Zamku Książ. Bardzo lubiła przechadzać się właśnie tutaj wokół tego jeziorka. Jest tutaj też piękny las. Piękny teren. Bardzo urokliwe miejsce. Lubiła się tutaj przechadzać i dlatego jeziorko do dzisiaj nosi nazwę Jeziorka Daisy. Ojejku. Ojejku. YouTube. Co ja mam? Legenda. Drodzy widzowie, słuchajcie tej wspaniałej legendy. Księżna Daisy podziwiała jeziorko z tego oto okna. I nieszczęśliwym trafem zsunął jej się naszyjnik z drogocennym szmaragdem. Wpadł jej do tego jeziorka i przepadł, ale znalazł się śmiałek, który zanurkował w tym oto jeziorku. Wtedy nieoczekiwanie jeziorko zmieniło kolor na taki szmaragdowy. Po śmiałku ani widu, ani słychu. Nikt go później już nie widział. Taka oto legenda, a sama baszta bardzo ciekawa. Jesteśmy na tym górnym poziomie. Tutaj jest dach. Tutaj są schodki w ogóle na dół. Znajduje się właśnie palenisko. Tutaj jest wejście. Tutaj kolejne okienko. Prawda jest taka, że jest to nie do końca baszta. Później została basztą myśliwską, ale jest to po prostu wapiennik przerobiony na basztę. Czyli ta struktura tutaj za mną była kiedyś wapiennikiem. Wapiennikiem, do którego właśnie podchodzi. Drodzy widzowie, znajdujemy się przy pięknym piecu do wypalania wapna. Wapiennik. Przypomina on swoim wyglądem basztę obronną. Ale jest to piec wapienny. W swoim czasie świetności ludzie taczkami, wozami przywozili z tamtej strony za nim ten materiał, który był ładowany od góry. Tutaj w tym miejscu znajdowała się rampa, z której od góry ładowano materiał do tego właśnie pieca. A później... A później był odbierany tutaj z tego miejsca. Tam jest chyba z dwóch stron. Tak mi się wydaje. W sumie tutaj już zgaduję. Jeszcze jedna uwaga do wszystkich widzów. Uważajcie tutaj w tym miejscu. Jezioro jest dość głębokie, bo ma 23 metry i są udokumentowane przypadki utonięć. Thank you.
my idziemy, jest takie podejście do najbardziej ciekawego miejsca na całej naszej trasie dzisiejszej. O, jesteśmy, a dokładnie w tamtym miejscu. Idziemy! Jest i nasza jaskinia / sztolnia / dziura. Tutaj jest większa dziura, tu mniejsza. Tu gadaj tam. A to tu, ja musiałem tam wdać. No to on chce później też iść. A, to ty o tym mówisz, a to ja też tam idę. Jest tu dość głęboki szyb biegnący w dół oraz biegnący w górę. Tutaj prawdopodobnie ten cały urobek był wyciągany na zewnątrz. Tutaj przejścia. Wyglądam jak górnik z tą malutką lampeczką. Najlepsza część eksploracji, czyli schodzimy tam niżej. Tam. Gdzie zjechać? Dobra, wchodzimy. Okej. Okay. Trzeba uważać, bo jest bardzo dużo liści. Wiesz co, tutaj stabilnie mam na tych liściach. Ale teraz najciężej. Okej. Dobra, jesteśmy. Tak to wygląda. I zaraz mama podejdzie mi z latarką. My ustawimy tutaj sobie kamerę. Dobra, super. Podasz mi moją latarkę? Dzięki. Ekstra. Nie, wiesz co, czekaj. Mamy jedną latarkę. Mamy drugą latarkę. No i się wciągujemy. Ja sobie zostawię sobie tutaj moją kamerkę. Albo może jeszcze niżej. Dobra, zobaczymy. Kamera. Gdzie mam to postawić? Gdzieś stabilnie. W sumie. Ja mogę trzymać. Możesz trzymać? To by było fajnie, abyś w sumie trzymała tą kamerę i nagrywała. A ja bym mówił. Dobrze. Ja idę. To ja byś tutaj, tak na kucaka, nie? No. Czekajcie. Ekstra. I teraz będę. Ekstra, mamuś. Będziesz mnie nagrywać, tylko ja ci powiem troszeczkę, jak to nagrywać. Widzisz, tak po prostu jakbyś trzymała tutaj, tak jak jest. No. Mhm. I nic, tylko, nie, no, nie nic nie naciskaj. I tak, o, w takiej pozycji, tak? No. Dobra. Dobra, schodzimy. Tylko trzeba naprawdę uważać. Wow! Jest trochę zimno. Wiesz co, musisz obrócić ręką, tak przekręć ręką. Super, w tą stronę, ekstra. I nie wiem, czy będzie mnie widać, ale pewnie będzie mnie widać. Ekstra. Schodzimy, tutaj jest właśnie ten szyb. Szyb, który wychodzi na samą powierzchnię. Podejdźmy tutaj bliżej. Kamerę z GoPro. Widzicie? To jest właśnie tabelka, czyli szyb wydobywczy. Tędy wyciągali ten cały urobek do góry. A my schodzimy niżej. I piękne zacieki tutaj na tej ścianie. Piękne zacieki wapienne prawdopodobnie, bo takie jasne są. Ale to wygląda. Wow! To ma taki. Fajne w dotyku są, takie śliskie. Dobra, ale my schodzimy na sam dół. Jak tam, mamuś? Wszystko dobrze? Zobacz, jaka ta jaskinia jest ogromna. Tylko wiesz co, tak muszę uważać, żeby tutaj nie spaść. Ogromna jaskinia. Przepiękna. Warto było tutaj zejść. Warto było.
Zejdźmy na sam dół. Bardzo ostrożnie, żeby nie poślizgnąć. Dobra, jesteśmy. Super! Dzięki, mamo, za pomoc w nagrywaniu. Pomocnik operatora, dokładnie. Idziemy jeszcze tutaj na sam tył tej jaskini / sztolni. Jesteśmy dokładnie na samym końcu. Trochę wody dla ochłody. Okej. Okay. Sam koniec sztolni. Tutaj jest nawet jakieś wyrobisko. Nie widać? Dobra. Nic się nie stało. Wow. Piękna jaskinia. Ej, nie wiem, czy to nie jest nietoperz. On jest dokładnie tutaj, w tym miejscu. Czekajcie, zrobię zbliżenie. Żeby go nie zbudzić. Malutki nietoperz. Dobra. Teraz trzeba być cicho.